Cześć. Zapraszam na odcinek, w którym pokażę realizację wykonania oświetlenia ogrodowego dla mojego klienta. Na początku musiałem wykonać instalację elektryczną. Do tego celu użyłem przewodu ziemnego YKY 3 razy 1,5 mm2, przepuszczając go przez rury ułożone w ziemi. Są to rury typu AROT. Do montażu podstaw słupów użyłem gotowego betonu, którego używa się do montażu słupków ogrodzeniowych. Zakupiony w lokalnej hurtowni, nie wymaga on mieszania. Wystarczy zasypać, polać wodą i gotowe. Jest to bez wątpienia bardzo szybki, prosty i co najważniejsze, czysty sposób montażu. Po wyschnięciu betonu zabrałem się za montaż lamp. Na początku przewody przepuściłem przez słup, a następnie zamontowałem go w podstawie. Następną czynnością było podłączenie samych opraw oświetleniowych oraz montaż ich na słupie. Do tego celu użyłem oryginalnych kostek, gdyż ich wykonanie pozwalało na montaż dwóch przewodów w jednym zacisku.
Po podłączeniu wszystkich lamp mogłem wziąć się za dalszą część pracy. W tym celu musiałem zdemontować istniejącą rozdzielnicę znajdującą się w piwnicy budynku, a na jej miejsce zamontować większą. Po montażu musiałem zmodyfikować połączenia do istniejącego wcześniej panelu domofonowego. Wszelkie połączenia wykonałem na złączkach szynowych WAGO. Następnie zamontowałem zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe firmy Siemens serii 5SL6, które posłużą nam do zabezpieczenia zasilacza domofonu, bramy wjazdowej, zabezpieczenia sterownika oraz zabezpieczenia lamp ogrodowych. Obok zabezpieczeń zamontowałem sterownik Siemens Logo 230RCE. Tym razem wybrałem model bez wyświetlacza, gdyż jest on tu zupełnie zbędny. Do naszego sterownika będziemy teraz musieli napisać sobie program. Pierwsze wstawimy sobie cewkę, która będzie załączała nasze lampy. Podpiszemy sobie ją jako lampy. OK. Chcemy, aby lampy załączane były wedle zegaru astronomicznego. Czyli, żeby załączały się, kiedy słońce zajdzie, a żeby się wyłączały, kiedy słońce wzejdzie. Do tego używamy zegaru astronomicznego. Klikamy sobie na tym. I możemy teraz tak, ustawić sobie lokację. Kilka oczywiście mamy tutaj wgranych. Możemy sobie je także sami zdefiniować. W tym celu musimy sobie wpisać szerokość i długość geograficzną. I teraz tak. Długość wpisujemy dla miejsca, dla którego robimy naszą instalację. Teraz szerokość 49, 43, 46. Ustawimy sobie strefę czasową, czas środkowo europejski plus 1. Nazwiemy sobie naszą lokację jako lampy. Możemy sobie ustawić także tutaj współczynnik przesunięcia zachodu słońca i przesunięcie wschodu słońca. Domyślnie zostawimy sobie na 0 minut, później ewentualnie można to skorygować. Klikamy OK. Teraz jako następny punkt musimy ustawić sobie styk. Będzie to break contact. Po kliknięciu na niego zjeżdżamy sobie na sam dół. I ustawiamy, żeby był sterowany z zegaru astronomicznego T001. Domyślnie oczywiście będzie to wejście pierwsze. Łączymy sobie to liniami z lampami. Dobrze, teraz kiedy już napisaliśmy sobie nasz program, sprawdzimy sobie, czy funkcjonalnie będzie on działał. W tym celu klikamy sobie tutaj na symulację. Widzimy, że mamy godzinę 18:56. Słońce dla naszej lokalizacji wpisanej tutaj będzie wschodzić o godzinie 5:29, a zachodzić o godzinie 20:07. Sprawdźmy sobie zatem, czy rzeczywiście nasze lampy zapalą się o zadanych godzinach. Ustawmy sobie 28. Widać, że nasza lampa się zaświeci. Ustawmy sobie teraz godzinę jej wyłączenia. 5. Dwadzieścia dziewięć będzie już na pewno wyłączona.
Teraz możemy przystąpić do wgrania programu do naszego sterownika. Łączymy sterownik przewodem z komputerem. Klikamy odśwież. I włączymy się. Następnie możemy sobie sprawdzić wersję naszego oprogramowania, adres IP. W tej chwili interesuje nas ustawienie zegara. Możemy zrobić to ręcznie albo zczytać dane z komputera. Wtedy wiemy, że są one na pewno poprawne. I zastosować te zmiany do naszego logo. Następnie powinniśmy ustawić sobie czas letni i zimowy dla naszego sterownika. W tym celu musimy odznaczyć okienko, zaaktywować i zaznaczyć Unię Europejską. Zastosować zmiany. Możemy jeszcze sprawdzić, czy zegar jest na pewno poprawnie ustawiony. Klikamy sobie OK. A następnie transferujemy program z komputera do naszego sterownika. Uruchamiamy program i nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, czy wszystko będzie działać. Zanim jednak sprawdzimy działanie naszych lamp, najpierw wydrukuję i przykleję oznaczniki na naszą rozdzielnicę. Oczywiście prościej i trochę taniej byłoby zastosować zegar astronomiczny, ale do tego projektu wybrałem logo, dlatego iż w niedalekiej przyszłości mój klient zaplanował jeszcze kilka udogodnień. Z pewnością zrobimy także system sterowania do podlewania ogrodu oraz system otwierania i zamykania bramy wjazdowej o poranku, kiedy to wszyscy wyruszają w drogę do pracy. Mam nadzieję, że jak dojdzie do finalizacji, to nagram z tego materiał. Tymczasem nasz materiał dobiega powoli końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dzięki i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!